Cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Ania. W dzisiejszym filmie chciałabym Was porwać ze sobą do angielskiego Pepco. W Polsce Pepco chyba wszyscy dobrze znają, bo to jest jeden z najpopularniejszych sklepów, wydaje mi się. Można tam kupić ubrania, akcesoria do domu, różnego rodzaju gadżety, więc to jest sklep wielobranżowy i całkiem niedrogi i można trafić tam na bardzo fajne perełki, czego Wam zazdroszczę, ale w Anglii właśnie ostatnio odkryłam, że Pepco także jest. Pepco w Anglii nie jest oddzielnym sklepem, jest on sklepem powiązanym z Poundlandem, czyli z funciakiem i tworzy on po prostu wewnętrzną część, która jest przeznaczona na praktycznie takie same kategorie jak w Polsce, czyli ubrania, akcesoria do domu i tego typu właśnie sprawy, dlatego pomyślałam, że to będzie coś fajnego dla Was, abyście zobaczyli, jak ten sklep wygląda Anglii. Ja swoją drogą muszę kupić jeszcze jeden słoik z taką bambusową przykrywką, bo kupiłam dwa, bardzo fajnie wyglądają w kuchni, zaraz Wam pokażę i właśnie będę polowała na jeszcze kilka, mam nadzieję, że będą w sprzedaży. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałabym jeszcze poruszyć dwie sprawy. Jedna to jest coś, o co Was prosiłam już jakiś czas temu na moim kanale, w zakładce społeczność, mianowicie wsparcie moich filmów. Mam wrażenie, że YouTube strasznie ucina mi zasięgi i nie wszystko do Was dociera. Nie wiem, czy nawet ten post do Was dotarł, bo nie jestem pewna teraz niczego tutaj na tej platformie. W każdym razie bardzo bym Was prosiła, jeżeli oglądacie moje filmy, komentujcie, zostawcie łapkę do góry, bądź do dołu, kto co woli, bo to pokazuje algorytmowi, że moje filmy są przez Was oglądane, że jest jakaś interakcja i to mi daje naprawdę taką motywację do dalszego nagrywania, bo jeżeli ja tworzę film i Wy go nie widzicie, to ja tracę jakiekolwiek chęci na to, żeby dalej nagrywać, bo nie widzę po prostu w tym sensu, więc bardzo, bardzo, bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście wchodzili w tą interakcję ze mną, tak jak ja wchodzę z Wami w komentarzach, więc proszę wesprzyjcie moją tutaj pracę, jeżeli lubicie spędzać ze mną czas, jeżeli oglądacie te moje filmy, to pokażcie mi to, pokażcie YouTube'owi, że mój kanał jest coś wart i że chcecie dalej tutaj wracać i oglądać moje produkcje. Będę Wam za to dozgonnie wdzięczna. A druga sprawa to jest ankieta, którą także przesłałam na zakładce społeczność tutaj na YouTubie, więc zachęcam Was do zaglądania tam, bo tam często coś przesyłam. Zapytałam się po prostu Was z mostu, jakie treści lubicie oglądać, czy tylko kosmetyczne, czy to będą treści domowo, lifestyle'owo, takie wiecie, życie codzienne przeplatane z kosmetykami, czy tylko stricte, kot chce teraz jeść i będzie mi tutaj przeszkadzał, czy to będzie tylko stricte taki lifestyle'owy kanał, bo wiecie, ja tworzę też dla Was, a widzę, że właśnie te vlogi bardzo się Wam podobają i chciałam się po prostu w tym upewnić, więc to jest dobry moment, żeby właśnie wesprzeć mój kanał i dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście widzieć dalej na moim kanale, zostawcie tutaj na dole. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne. Muszę iść nakarmić te dwa czorty, bo nie dadzą mi spokoju, nie dadzą mi nagrywać dalej. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Dojdziemy do sklepu i pokażę Wam, co tutaj właśnie w angielskim Pepco jest. Słoiczki, na które będziemy dzisiaj polować, tak właśnie wyglądają. To są te dwa pierwsze tutaj stojące z bambusowymi zatyczkami. Ten pojemnik możecie jeszcze kojarzyć ze starego mieszkania. Właśnie czekam, aż będę miała takie same trzy stojące tutaj, więc pozbędę się tego. I wydaje mi się, że będzie to bardzo ładnie wyglądało. Estetycznie będzie cieszyło także moje oko. Mam nadzieję, że je dorwę, bo te dwa były ostatnie na półce, jakie kupowałam. Więc trzymam kciuki za to, żeby braki na półkach były uzupełnione.
zrobiłam sobie obiad pieczony, pseudopieczony bakłażan, bo tak naprawdę wyszedł on z mikrofali, z serem stopionym w środku. Jestem tak głodna, że nie chciałoby mi się czekać, aż on zrobi się w piekarniku, więc poszłam na łatwiznę. I tutaj jest sałatka, która składa się z rzodkiewki. Tutaj, jak widzicie, wszędzie jest koperek, jak i rukola, jest tutaj szpinak i także roszponka. Spacer jakże udany, pogoda się poprawiła, także słoneczko także dopisało, ale niestety nie kupiłam tego, po co tak naprawdę wyszłyśmy. Nie znalazłam słoików z tą bambusową nakrętką, są one dostępne na stronie internetowej, więc podejrzewam, że będę musiała zamówić online. Ale za to kupiłam coś innego, coś, co także planowałam kupić już dawno temu. Mianowicie, wiecie, że na mebelku, na którym stoi telewizor, mam takie kartony, które są w kolorze różowym. I on mi nie odpowiada, więc kupiłam taki złoto-biały kolor, który myślę będzie o wiele lepiej wyglądał tutaj w mieszkaniu i będzie lepiej komponował się z całym wnętrzem. Kupiłam dwa takiej samej wielkości. Były jeszcze większe, ale niestety te większe dwa koło siebie nie weszłyby tam w tą wnękę, więc musiałam kupić dwa mniejsze. Natomiast będę potrzebowała jeszcze jednego koło PlayStation. I tam jest chyba trochę więcej miejsca, więc będę mogła dokupić to większe, ale zaraz to wszystko przearanżuję i Wam pokażę. I wpadłam także do Primaniego, czyli taniego Armaniego, i na wyprzedaży dorwałam sweterek w ładnym takim letnim, żółtym, ale nie takim chamskim żółtym, mocnym, tylko takim delikatnym, stonowanym kolorze. I był on przeceniony z 8 funtów na 4. Emeczka już przymierzałam, jest dobry na mnie i właśnie wszystkie swetry, które mam na tą chwilę, to są swetry grube, to są swetry zimowe, takie jesienno-zimowe i w nich już mi jest gorąco i potrzebuję czegoś takiego lżejszego i szukałam właśnie takiego koloru dosyć neutralnego, nie rzucającego się w oczy. Takie, wiecie, moje klimaty, czyli kolory ziemi, i myślę, że udało mi się tutaj... O, on trochę inaczej wygląda chyba w aparacie. Tutaj wygląda na bardziej taki pastelowy, ale on ma ciut życia w kolorze, więc to jest taki właśnie sweterek. I dorwałam także do wypróbowania dwie maseczki w płachcie. Sylwia, coś dla Ciebie, tu uwielbiasz maski w płachcie, zawsze Ci rodzinka przesyła w paczkach, więc daję znak, że w Primanim są także takie, po 80 pensów jedna, czyli niedrogie. Możesz sobie iść i wybrać, bo tam jest cała półka wywieszona różnego ich rodzaju. Ja akurat wybrałam sobie te głęboko nawilżające z kwasem hialuronowym. Tak na tą chwilę wygląda sytuacja pod telewizorem. Jak sami widzicie, ten różowy kolor tutaj totalnie nie pasuje, więc wyciągnę wszystkie graty, które mamy tu schowane i przełożę je do nowych pudełek. I zaraz Wam pokażę, jak całość wygląda po tej małej przemianie. Nie, no baja, słuchajcie, popatrzcie sami, jak to wygląda. Taka mała zmiana takiego elementu, a jaka różnica w ogólnym wyglądzie. Myślę, że tutaj będę mogła jeszcze kupić jeden, chyba takiego samego rozmiaru i wstawić, żeby to miejsce także zostało wykorzystane. Ale jestem mega zadowolona z tego, jak teraz właśnie te boksiki tutaj wyglądają, bo się bardzo ładnie komponują z resztą wnętrza. Jak dobrze po prostu położyć się teraz na sofie. Mała śpi. Przyciągamy ją ostatnio, bo będzie zmiana czasu w ten weekend, więc chcemy, żeby adekwatnie do tej zmiany była przygotowana. Dlatego też no, staramy się ją położyć troszeczkę później. Czasami się udaje, czasami nie, ale dzisiaj wyszło. Dzisiaj mi wyszło. Ja jestem zmęczona naprawdę. Powiem Wam, ten dzień jakoś mnie wycisnął fizycznie i... No tak czasami jest po prostu. Są dni, kiedy mam więcej werwy, kiedy jeszcze wieczorem mogę zrobić o wiele więcej, a dzisiaj zasiadłam sobie na sofie i będę oglądała, nie wiem, zobaczymy co jest w telewizji, ale to będzie taki czas dla mnie, gdzie nie muszę robić nic, nie muszę zrobić prania, nie muszę gotować, nie muszę nic przygotowywać, tylko po prostu zrelaksować się na maksa. Dlatego też, no co? Tyle w dzisiejszym vlogu. Moje normalne życie, to co chcieliście oglądać. Zaraz pewnie pójdę i zmyję make-up, bo jeszcze mam na twarzy, nie miałam tego okazji zrobić wcześniej. I spać. Wyspać się, zrobię sobie jeszcze melisę i lulu, aby naładować bateryjki na kolejny
dzień. Więc jeżeli miło spędziliście dzisiaj ze mną czas, to poproszę o łapkę do góry standardowo. Nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo wgrywam tutaj regularnie, staram się i mi to cały czas wychodzi. Życzę Wam udanej reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa!